Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 25 kwietnia 1947 roku piątek Abyśmy mieli chleb to jasne jest że nie wystarczą tu wysiłki tylko rządu wysiłki które w tym roku są po prostu olbrzymie trzeba wspólnego wysiłku wszystkich a przede wszystkim chłopa osadnika Ziemia, w którą już wrośliśmy tak silnie, że żadna siła nie może już nas stąd ruszyć, żąda ziarna. Ziemia ta nas wykarmi, tylko włóżmy w nią wysiłek rzetelny rąk i serc. Do 10 maja musimy posiać zboże. W ciągu maja posadzimy kartofle. W bieżącym roku musimy przeorać 850 tysięcy hektarów, a obsiać 800 tysięcy hektarów. Aby w latach następnych mniej było trudności w realizacji naszej normy Zasiewów 1 500 tysięcy hektarów wszystkiej ziemi ornej na Pomorzu Szczecińskim. Warszawa, wczoraj późnym wieczorem na posiedzeniu Komisji Skarbowo-Budżetowej Sejmu Ustawodawczego, wiceminister Kościński podsekretarz w Ministerstwie Skarbu, zapowiedział, iż w niedługim czasie ukaże się rozporządzenie ministra skarbu. Podwyższające dotychczasowe stawki emerytalne. Londyn. Sekretarz parlamentarny w Ministerstwie Pracy Ness Edwards oświadczył w Izbie Gmin, że z Wielkiej Brytanii repatriowano około 55 tysięcy polskich żołnierzy, marynarzy i lotników. Około 127 tysięcy pozostaje dotychczas w Wielkiej Brytanii. 34 tysiące osób oczekuje na repatriację. Moskwa, cały Związek Radziecki obchodził uroczyście 77. rocznicę urodzin Lenina. W fabrykach i przedsiębiorstwach, w klubach robotniczych i szkołach odbyły się zebrania i pogadanki poświęcone życiu i działalności wielkiego męża stanu. Liczne wycieczki zwiedzały w Moskwie muzeum i mauzoleum Lenina. Warszawa do Gdyni przybył niedawno. Dawno oczekiwany transport pomarańcz i cytryn. Przybyło 25 tysięcy skrzyń cytryny z Palermo oraz 18 tysięcy skrzyń pomarańcz z Katanii. Cały transport został zakupiony przez Społem, który zajmie się równomiernym rozprowadzeniem ich na rynku krajowym. 63 rodziny reemigrantów polskich z Niemiec. W ramach tegorocznej akcji powrotu polskich górników, robotników, kupców i rzemieślników z Niemiec, zaawizowane zostało przybycie do Szczecina 29 rodzin reemigrantów polskich z Berlina. Są to wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy przybędą koleją z pełnym urządzeniem warsztatów i mieszkań. Przybycie ich do naszego miasta, gdzie osiedlą się na stałe, spodziewane jest w ostatnich dniach bieżącego miesiąca. Konserwatyzm tabliczkowy, mimo że nazwy miast powiatu chońskiego zostały nieomal definitywnie ustalone od roku, wjeżdżając do dębna, wita nas jeszcze napis: Dąb Nowy, do Boleszkowic, Bolesławice, do Hojny, Chojnice Odrzańskie. Byłby najwyższy czas, ażeby zniknęły wreszcie nazwy tymczasowe i przestały dezorientować przyjezdnych. Katastrofa samochodowa. W dniu wczorajszym przy ulicy Bolesława Krzywołustego u wylotu ulicy Bogusława wydarzyła się katastrofa samochodowa. Ulicą Krzywołustego jechał w dół trzykołowy samochód półciężarowy. Dojeżdżając do skrzyżowania ulic, dawał on donośny sygnał. W tym czasie wyjechał z ulicy Bogusława z dużą szybkością samochód ciężarowy, który na widok nadjeżdżającej hulajnogi zwiększył szybkość. Na środku ulicy oba wozy wpadły na siebie, przy czym samochód ciężarowy zdołał zbiec. Ofiar w ludziach nie było.